Ponad 23 litry krwi udało zebrać się podczas akcji Motokrew zorganizowanej w Starej Kopalni. Zbiórce krwi towarzyszył m.in. pokaz motocykli i samochodów terenowych. Motocykliści zachęcali do oddawania krwi, wszystko dzięki klubowi motocyklowemu Struś Bikers z Wałbrzycha i akcji Motokrew, organizowanej co roku w różnych miastach Polski. To wyszło samo. Okazało się, że u nas w Wałbrzychu nie ma takich rzeczy. Wałbrzych jednak okazał się dobrym miejscem na to, żeby ludzie chcą dać od siebie, a nie tylko brać. Także Wałbrzych jest dobrym miejscem na organizację takich imprez. Jest to pierwszy raz i na pewno nie ostatni. Także co roku, tak jak Maciej zauważył, co roku będziemy o tej porze razem z Wokiem i Urzędem Miasta, razem z klubami organizować tą akcję. Zbiórce krwi towarzyszyła parada motocyklowa, pokaz ratownictwa drogowego, straży pożarnej i prezentacja zabytkowych aut. Dużą popularnością cieszyły się pojazdy terenowe typu offroad, którymi można było się przejechać po terenie Starej Kopalni. Jedziemy na górę? Nie, do góry, nie, na górę. Tylko szyba wypadła. Motocykliści apelowali również do kierowców samochodów osobowych czy tirów, aby zachowywali ostrożność na drodze. Patrzyli w lusterka i zwracali uwagę na motocyklistów. Pracownicy Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Wałbrzychu przypominają o zachowaniu szczególnej ostrożności na drogach, zwłaszcza w okresie letnim, gdy jest więcej wypadków i tym samym rośnie zapotrzebowanie na krew. Okres wakacyjny to jest taki okres, gdzie no nie mamy też takiej dużej grupy krwiodawców, ponieważ w tej chwili dużą grupę stanowią uczniowie szkół ponadgimnazjalnych i studenci. Oni wypoczywają. No nasi stali krwiodawcy, tacy systematyczni, też odpoczywają, a niestety, tak jak pani wspomniała, tych wypadków i zapotrzebowanie na krew jest dużo więcej. Dzieci są pozostawione bez opieki, często się zdarzają takie, więcej się przemieszczamy, bo jedziemy tu czy tam, są właśnie takie komunikacyjne wypadki, do których jest potrzebna krew, dlatego w okresie wakacyjnym zwykle potrzebujemy większej ilości krwiodawców i większej ilości krwi. Każdy z nas może zostać dawcą krwi, trzeba jedynie spełniać kilka podstawowych warunków, mieć skończone 18 lat, ważyć ponad 50 kg i być zdrowym. Po jednorazowym oddaniu krwi stracimy 4,5 tysiąca kalorii. Samo pobranie krwi, wbrew powszechnej opinii, nie jest ani straszne, ani bolesne. Zawsze trochę musi boleć, ale to boli tylko moment ukłucia. Natomiast samego momentu wypływania krwi zupełnie nie czujemy. Takie jak ukłucie do badań diagnostycznych, te około od 4 do 10 minut jest taka norma, leży się w wygodnym fotelu i tą krew się oddaje. Dobra inicjatywa, bardzo dobra. Właśnie czekam, żeby iść i oddać krew. Chcę sprawdzić. Mam nadzieję, że przyjemne. Być może to jedyna dobra rzecz, jaką w życiu zrobię?